Siema, więc zgodnie z obietnicą w dzisiejszym odcinku pokażę Wam, jak robię kwas chlebowy. No to otwieram paczkę. Kupiłem jako jakby do gotowego zestawu. Akurat litewski. I co mamy w środku? I tutaj mamy koncentrat oraz drożdże. Ponieważ jest taki kwas z gotowego zestawu, to jest on z koncentratu, który konsystencją przypomina miód, a jest takiego ciemnobrązowego koloru. I w takich saszetkach od cukru mamy specjalne drożdże do kwasu. Więc tak to się wszystko razem prezentuje. Dobra, teraz muszę sobie butelki jakieś znaleźć na to, więc w piwnicy najprawdopodobniej mam. Zaraz się przekonamy. Dobra, tutaj znalazłem taki słoik, może się przydać. Jeśli nie będzie za małe, to będzie w nim fermentacja. No i taką jedną dużą butelkę, z niej będzie zdjęta etykieta i swoją nakleję. No bo już teraz będę robił i trzeba zacząć od nalania wody. Tu mam taką miarkę i do niej wchodzi pół litra. I będę robił 3 litry, czyli jakby jedną saszetkę koncentratu. No i wlewam do garnka. I ostatnia. Chyba ostatnia. No i teraz tylko przykrywamy. I będziemy wstawiać to na palnik. Już tutaj jest woda stawiona do gotowania się i za chwilę powinna być już zagotowana. Dobra, woda się gotuje, wyłączam gaz. I teraz powinna przystygnąć do około 80 stopni. Zdejmę pokrywkę. Szybciej powinno stygnąć. No, tyle będziemy mniej więcej cukru potrzebować, czyli jedną szklankę cukru. Tutaj dam troszkę więcej, kwas będzie słodszy, jest bardziej gazowany. Więc garnek zdejmujemy. I teraz wystarczy wsypać cukier i wymieszać tak, żeby się cały rozpuścił. Cukier wsypany. No i będziemy mieszali. Jak widać, cały cukier jest już rozpuszczony. I teraz dodajemy koncentrat. I go też trzeba będzie dobrze wymieszać. I po tym, jak to wymieszamy, musi to ostygnąć do około 30 stopni. Kiedy już ostygło, no to na wierzchu rozsypujemy drożdże. Przepis mówi o tym, żeby ich nie mieszać, czyli powinny pozostać tak na wierzchu rozsypane. One tam się, że tak powiem, rozpuszczą i zaczną działać. I w tym momencie przykrywamy to ścierką i zostawiamy na 24 godziny do wstępnej fermentacji. No i po 24 godzinach trzeba to będzie rozlać do butelek. No tutaj przygotowałem już sobie duży garnek, bo najpierw muszę to wszystko przefiltrować i przelewamy przez gazę. Dzięki temu pozbędziemy się części osadu i napój będzie bardziej klarowny. Przepraszam za kadrowanie, ale kuchnia jest dosyć ciasnym miejscem i ciężko tak dobrze ustawić telefon, żeby to nagrać. Jako, że napój był jeszcze trochę zbyt mętny, to tutaj postanowiłem, że przefiltruję go jeszcze raz. I po tym filtrowaniu był już odpowiedniej przejrzystości. I tu już sama końcówka się wylewa.
i po przefiltrowaniu będę mógł już nalewać kwas do butelek. Tutaj mam tą dużą butelkę, którą znalazłem w piwnicy i jeszcze dwie takie przejrzyste po soku. No i przez lejek nalewamy do środka kwasu. Ważne jest to, żeby nie nalewać do pełna, tylko do najlepiej 2/3 objętości. Tutaj wlałem trochę więcej, ponieważ są to szklane butelki i raczej nie wybuchłyby tak jak plastikowe. Więc tutaj nalałem do szklanych butelek. Okazało się, że było to trochę za mało i tutaj nalałem do bidonu. No i teraz wstawiamy kwas do fermentacji. I po 2 dniach powinien być już w pełni gotowy i nagazowany. Tutaj postawienie w piwnicy. Wydaje mi się, że to będzie odpowiednie miejsce. Dobra, no tutaj po 2 dniach mamy kwas. I tutaj jak widać, może ciężko to widzieć, ale generalnie jak to wciskam, to odskakuje, czyli jednak jest nagazowany. Więc w takim razie wyszło dobrze. Tu mamy piękną etykietę Space Kwas. Z logiem Space Slava, oczywiście wyprodukowano w Polsce. Jest to kwas najwyższej jakości. Tak więc, tak to się prezentuje i jeszcze raz serdecznie dziękuję Wam za 500 subskrypcji. Wasze zdrowie.